W trudnym czasie epidemii, gdzie każdy obawia się o swoją przyszłość i z dystansem podejmuje decyzję, pani Katarzyna zdecydowała się założyć własną firmę. Otworzyła w Mszanie Dolnej gabinet kosmetologii leczniczej i estetycznej. Rozpoczynanie działalności gospodarczej w tych niepewnych czasach to ogromne ryzyko. Nie miałaś obaw? Zdecydowanie tak. Miałam obawy. Jest to pewne ryzyko, szczególnie patrząc na sytuację, w jakiej się znajdujemy. Jest czas pandemii, są czasy niepewne, dlatego bałam się, czy otworzenie teraz działalności gospodarczej, otworzenie swojego gabinetu ma sens. Jednak widząc po osobach, które tu przychodzą, które pytają i są zainteresowane, liczę na to, że uda mi się rozwinąć swoją działalność i będzie zapotrzebowanie na korzystanie z moich usług. Gabinet funkcjonuje już miesiąc, zanim jednak pani Katarzyna obsłużyła pierwsze klientki, potrzebowała czasu na remont lokalu, a także czasu na zakup sprzętu i wyposażenia. Tutaj są takie specjalne grzybki, w których każdy ma wbudowany już prąd. Z pomocą przyszedł Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej i jej rodzice. Jak wykorzystałaś te środki? Dzięki dotacji z Powiatowego Urzędu Pracy mogłam zakupić część sprzętu, między innymi sprzęt do mezoterapii mikroigłowej, czyli dermapen, sprzęt do karboksyterapii, bądź sprzęt do oczyszczania wodorowego. Część tej dotacji przeznaczyłam też na wyposażenie lokalu. Natomiast wiadomo, jest to tylko część pieniędzy, a pozostałą część zawdzięczam wsparciu moich rodziców. Właśnie dla takich osób jak pani Katarzyna Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej uruchomił środki dla tych, którzy chcieliby na własną rękę prowadzić działalność gospodarczą. Zainteresowanie otrzymaniem dotacji na razie nie jest duże, tak jak chociażby miało to miejsce w poprzednich latach. Mimo że ten nabór wniosków trwa już od 1 stycznia, to na dotacje na działalność gospodarczą w tej chwili około 81 dokładnie wniosków jest złożonych. To jest proporcjonalnie do lat ubiegłych mniej niż mieliśmy w latach ubiegłych. Właśnie jak pan myśli, dlaczego tak jest? Ktoś się obawia ryzyka, boi się własny biznes prowadzić? Trudno mi powiedzieć. No, na pewno ta niepewność i to zawirowanie związane z wprowadzeniem zmiany przepisów prawa podatkowego w związku z wprowadzeniem Polskiego Ładu, no, powoduje, że jest takie wyczekiwanie może, co będzie i czy to się opłaca, po prostu liczenie, kalkulowanie. No i część osób, która może i planowała, jeszcze się z tą decyzją wstrzymuje. Bycie dla siebie sterem, żeglarzem i okrętem w dzisiejszych czasach dość niepewnych z jednej strony daje komfort, bo tak jak pani Katarzyna, można się realizować i spełniać swoje marzenia, to z drugiej jest też dużym wyzwaniem. Jaką ofertę przygotowałaś dla swoich klientów? Posiadam w swojej ofercie szerokie spektrum zabiegów, zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn, dla osób młodszych, jak i też starszych. Zaczynając od zabiegów stricte pielęgnacyjnych, podstawowych, jak mikrodermabrazja diamentowa, peeling kawitacyjny czy sonoforeza, poprzez oczyszczanie wodorowe, infuzję tlenową, a kończąc już na zabiegach stricte z medycyny estetycznej, jak mezoterapia mikroigłowa, mezoterapia igłowa, karboksyterapia, lifting z wykorzystaniem ultradźwięków, czyli HIFU, a także mam alternatywę dla osób, które nie lubią zabiegów inwazyjnych i może się ich boją, też lifting twarzy przy pomocy masażu Cobido. Od początku roku na biurko dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej wpłynęło ponad 400 wniosków na staże, prace interwencyjne, założenie działalności gospodarczej czy doposażenia stanowisk pracy. Jak na razie na ten cel przeznaczono 5 milionów złotych, a do wykorzystania jest 4 razy więcej. Pan wspomniał o 400 wnioskach i będzie dalej prowadzony nabór. Czy tu jest określony jakiś termin? Bo to chyba wszystkich interesuje. Nie, my w tym roku ogłosiliśmy nabór ciągły, czyli do wyczerpania limitu środków, czyli dopóki mamy pieniądze, ten nabór trwa, jest to nabór ciągły, rozpatrujemy wnioski na bieżąco i realizujemy te programy. Natomiast jeżeli będziemy już zbliżać się do wyczerpania puli, jaką mamy na ten cel, na konkretny program, po prostu taką informację na stronie internetowej umieścimy, ogłaszając zakończenie naboru wniosków, tak żeby nie robić nadziei złudnych osobom, które napracują się przy pisaniu wniosków, a potem tych pieniędzy nie otrzymają. Oczywiście, jeżeli tylko pozyskamy jakieś dodatkowe środki, zaraz ten nabór wznawiamy, więc tak to praktykujemy już w zeszłym roku też.
tak było i to jest, wydaje się, dobre, ponieważ cały tak naprawdę rok można z tych środków korzystać. Twoje zabiegi są bardzo specjalistyczne. Czy myślisz, że znajdą się klienci, którzy będą ich potrzebować tutaj na terenie Mszany Dolnej? Myślę, że jak najbardziej, o czym świadczy już jakby pierwszy miesiąc działania mojego gabinetu, ponieważ dużo osób już przyszło, pytało o ofertę. Nawet parę osób już skorzystało z zabiegów, za co bardzo serdecznie też dziękuję, że wiele osób chciało przyjść i zdać się na moją wiedzę, na moje doświadczenie. Swoją ofertę zamierzam cały czas poszerzać i urozmaicać o nowe zabiegi, dlatego zachęcam wszystkich bardzo serdecznie do śledzenia naszych mediów społecznościowych, Facebooka czy Instagrama, gdzie wszystko na bieżąco udostępniam i pokazuję. A ci, którzy chcieliby skorzystać ze środków pomocowych, odsyłamy na stronę Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej.